Siemaneczko, z tej strony Paweł Nesforny. Witam Cię serdecznie na moim profilu. Jestem w trakcie wędrówki wzdłuż granicy Czeskiej Republiki. Całkowity kilometraż miałby być 2212 km. Mam to rozłożone na 5 miesięcy. Za mną ponad tydzień, w tym 7 dni aktywnego wędrowania. W ciągu tych 7 dni zrobiłem ponad 150 km. Więc robiąc 20, planowałem robić 20 km dziennie, ale no, to tak wychodzi różnie, dlatego że przy 20 km zaczynam szukać fajnego noclegu. Nie rozbijam się gdziekolwiek, dlatego to czasami wyszło 25, czasami 24 km. Ostatniego dnia chodziłem tutaj niedaleko w miejscowości Strażnice za mapami, których mi brakowało. Potrzebowałem kupić mapę i zrobiłem razem 30 km ostatniego dnia, dlatego to wyszło 150. Coś tam, 7 bodajże. Więc nie zawsze szybko znajduję nocleg odpowiedni. Dlatego ten kilometraż nie jest dokładny. Czyli zawsze zrobiono ponad 20 km praktycznie. Aktualnie znajduję się w pensjonacie. Zatrzymałem się tutaj po 8 dniach na szlaku. Tak się przytrafiło, że już pierwszego dnia pękła mi puszka z piciem. Puszkę upchałem do worka z ciuchami, więc niestety pękła, wszystko było zalane. Wysuszyłem to na słońcu, ale dostałem od ciuchów jakiegoś uczulenia. No i nie fajnie się spało w czymś po prostu takim klejącym. Niby nic, niby suche, ale jednak i zapach, i wszystko to człowieka się kleiło. Więc i brud kleił się, więc potrzebowałem to wyprać, dlatego zatrzymałem się w pensjonacie. No trochę wcześniej, no i bardzo dobrze, że podjąłem taki krok. Zregenerowałem się, jestem tutaj od wtorku wieczór, więc cała środa, cały czwartek. W piątek rano ruszam dalej w drogę. No, kieruję się na wschód. Czeski las, Szumawa, czy Szumawa, czeski las w tej kolejności. Ruszam jutro rano. Dzisiaj pani przyniosła mi już wyprane ciuchy, więc będę i czysty, i podleczyłem, że tak powiem, rany, czyli jakieś obtarcia. Nie było tego dużo, ale stopy. Powiedzmy sobie, fajnie, że odpocząłem, dlatego że zregenerowały się, że tak powiem, normalnie chodzę. Jeszcze wczoraj rano one były takie zasztywniałe, zdrętwiałe i miałem, że tak powiem, problemy z pójściem na zakupy, z przyjściem z powrotem. No problemy. Bolały stopy po prostu, powstają. Drobne stany zapalne, które bolą. No potem to człowiek rozgrzewa i tak z dnia na dzień. Ale tak czy inaczej, dzisiaj już jest dobrze. Zrobiłem sobie rano rozciąganie. Teraz pali już mi się w piecyku, który wam chcę pokazać tutaj. Piecyk bardzo wydajny,
Bardzo szybko robi się ciepło od takiego nawet i małego piecyka. Tutaj to jest taki mały domeczek, po prostu z jednym pokojem. Obok jest prysznic, wszystko super. Jeżeli będziecie chcieli jakieś namiary tutaj na to miejsce, to jak najbardziej mogę je polecić. Pani, która mnie przyjmowała, bardzo przyjemna, komunikatywna. Warunki mieszkaniowe bardzo dobre. Prysznic, ciepła woda, ciepło, wszystko czego trzeba, niczego nie brakuje. Jestem tutaj z psem. Pies absolutnie nie przeszkadza. Także cena, no, cena dla mnie, że tak powiem, że dlatego, że muszę oszczędzać, to taka średnia, ale jeżeli przyjąć ogólne ceny pensjonatów, to powiedziałbym nawet, że niska. Więc miejsce jak najbardziej godne polecenia. Co do tego, mój stan zdrowia, czuję się bardzo dobrze, cieszę się już na jutrzejszy dzień. Za chwilę jeszcze chcę się trochę wygrzać, że tak powiem. Będę starał się podnieść temperaturę ciała, wygrzewając się przy piecyku. Piecyk bardzo mocno daje ciepło, także powinno mi się to udać. Chciałbym podnieść temperaturę ciała, tak abym zaczął się pocić, o, po to, żeby jakby w ramach regeneracji, rekonwalescencji pozabijać wszystkie bakterie, które gdzieś tam we mnie mogą być. No i też rozgrzać po prostu ciało potrzebuje, dlatego że temperatury teraz na zewnątrz są też jeszcze zimowe, dlatego że jest mniej więcej od minus 5 do minus 10 stopni w nocy i nad ranem, więc czekają mnie dość chłodne noce, a tutaj skorzystam sobie z piecyka, wygrzeję się następnie. Wezmę prysznic, posmaruję wszystkie rany maścią. Kupiłem sobie taką maść czy krem, który używa się dla dzieci przy odparzeniach. Bardzo dobry jest to krem na wszelkiego rodzaju otarcia. Zabezpieczę sobie nim miejsca, które mnie otarły podczas tego tygodnia, które po prostu wiem, że gdzieś tam ocierają mnie ramionka od plecaka, czy pas biodrowy, czy tutaj pod pachami takie miejsca są. Więc zabezpieczę je sobie, zabezpieczę też stopy. Wszystko suchutkie, czyste. Ja jestem zregenerowany, gotowy do akcji. Także przede mną planuję, że będę szedł 2 tygodnie, zanim będę szukał kolejnego noclegu pod dachem i jakiegoś wyprania rzeczy. Także mniej więcej raz na 2 tygodnie planuję, no, wybrać wszystko, co sobie noszę i w czym śpię, skarpety, bielizny itd. Chciałbym to robić minimalnie raz na 2 tygodnie. Częściej, no, nie bardzo mi się chce, nie bardzo też mam pieniądze. Raz w tygodniu, powiedzmy sobie, no to by było chyba idealnie, gdybym mógł raz w tygodniu wyprać sobie rzeczy i odpocząć, ale mi pasuje bardziej tak raz na 2 tygodnie. Wtedy będę wiedział, że zrobiłem kawał dobrej roboty i mam po czym odpoczywać. Po tygodniu to trochę, powiedzmy sobie, się tak. I 2 tygodnie jest po prostu optymalne. Raz na 2 tygodnie planuję po prostu nocleg i wypalanie sobie rzeczy i tego się będę trzymał. Jeżeli będę miał możliwość zatrzymać się gdzieś u kogoś, to oczywiście skorzystam z okazji. Jeżeli nie, to po prostu będę radził sobie w ten sposób.
A co jeszcze mógłbym wam powiedzieć? Chyba nic. No. Spakowany. To, co ze sobą mam, to jak jestem spakowany, nakręcam o tym filmik. Pytacie się w komentarzach, co ze sobą biorę i tak dalej. Jest filmik na YouTube, który, jeżeli jesteście zainteresowani, mogę udostępnić link i tak dalej. Co się tyczy sprawozdań z wędrówki, no to do tej pory udostępniałem codziennie zdjęcia razem z danymi z Garmina. Udostępniałem codziennie wieczorem i na stronie Steżka Czeskiem. Zajmuje mi trochę czasu pisanie po czesku, potem to tłumaczenie na polski język, udostępnianie na Instagramie, na Facebooku i na Steżce Czeskiem. I powiem wam, że tak zastanawiam się, czy nie będę robił tego może na Steżce Czeskim raz na tydzień, a codziennie będę udostępniał może krótszy tekst i troszkę mniej zdjęć na swoim tracku. Wszystko ze względu na to, że potrzebuję no, ekstremalnie oszczędzać baterie i internet, tak aby nie było sytuacji, gdzie ja po prostu zostanę bez telefonu i bez internetu. Chciałbym, aby wszystko szło płynnie, więc będę starał się ograniczać dodatkowo używanie internetu i telefonu. No i to tyle, moi drodzy. Dziękuję wam za wsparcie. Na mojej stronie na Facebooku, osobistym profilu Paweł Nesforny oraz na Nesfornym Treku jest informacja o zbiórce pieniążków. Zbieram na noclegi. Przede wszystkim zbieram na noclegi i zbieram na pranie rzeczy, ale w planie jest też oczywiście no, wyżywienie, czyli zbieram także na wyżywienie podczas wędrówki, na jedzenie dla siebie, jak i dla psa, oraz na ewentualne wymiany w sprzęcie. Sprzęt mam sprawdzony, bardzo dobry, sprawdzony, ale wiadomo, że wszystko ma swój okres żywotności, no i z czasem będzie trzeba zacząć ten sprzęt wymieniać, więc zbieram także na wymianę sprzętu. Wszystkim dziękuję za wsparcie, wszystkim dziękuję za wpłatę jakiejkolwiek sumy pieniędzy i najdrobniejsze sumy, najdrobniejsze pieniążki są ważne, dlatego że po prostu grosz do grosza zrobi swoje. Więc z góry dziękuję tym, którzy już mnie wsparli. Chciałbym wam odwdzięczyć się tym, że wyślę wam na przykład jakiś suwenir czy kartkę z miejsca, w którym jestem. No ale wpłaty spłacający są, że tak powiem, anonimowi, a jeżeli gdybyście mnie kontaktowali z imieniem, nazwiskiem i adresem, chciałbym się wam po prostu odwdzięczyć. Taki jeden nocleg z praniem kosztuje około 3000 koron, no to będzie około 400 zł. Więc może nie jest to też zbyt dużo, no ale dla mnie to jednak jest znacząca suma pieniędzy, dlatego wszystkim, którzy już mnie wsparli, jeszcze raz dziękuję i tym, którzy zechcą mnie wesprzeć, dziękuję także. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, pytajcie się w komentarzach lub kontaktujcie mnie
na Messenger, a jeżeli ten Messenger po prostu nie macie, kontaktujcie mnie na e-mail nesfornytrek małpa post.cz lub na numer telefonu 'Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.